Witajcie kochani! Pierwszy dzień wiosny już za nami, a jak wiosna, to oczywiście porządki w naszej przestrzeni, zmiana garderoby i oczywiście zakupy. Dzisiaj zapraszam Was na haul, pokażę Wam nowe rzeczy, które pojawiły się u mnie w marcu, plus jeden dodatek. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Na początek pokażę Wam dres. Jeśli śledzicie moje daily vlogi i widzieliście ostatnie filmy, to też wiecie doskonale, że ja i Max wybraliśmy się na zakupy do sklepu firmowego marki Adidas w poszukiwaniu wiosennych dresów. Ja już mam w swojej kolekcji dresów kilka właśnie marki Adidas i u mnie sprawdzają się najlepiej, dlatego zawsze inwestuję właśnie w tę markę, jest ona u mnie sprawdzona, wszystko dobrze się pierze, nic się absolutnie z materiałami nie dzieje. No i oczywiście co? Max postawił na granatowy i tak też się spodziewałam, że będzie, a ja chciałam albo czerwony, albo zielony, coś już bardziej w takim wiosennym klimacie i co się okazało? Wybrałam z najnowszej kolekcji dres, który mogliście widzieć właśnie w tym daily vlogu w kolorze łososiowym. Ale powiem Wam, że ten kolor tak mnie zauroczył, stwierdziłam, nie, no muszę mieć. I jak widzicie wybrałam bluzę plus do tego spodnie, czyli cały komplet. Za spodnie zapłaciłam, już Wam mówię, 249 zł, a za bluzę 279 zł. Jeżeli będziecie zamawiać przez internet, a wiem, że część z Was tak robi, to muszę tutaj Wam zwrócić uwagę na to, że rozmiarówki tych dresów marki Adidas są nieco inne niż byście się spodziewali, niż te, które zazwyczaj nosicie. I tak na przykład bluzę wzięłam w rozmiarze S, natomiast spodnie są w rozmiarze, już Wam mówię, 32, o ile się nie mylę. Tak, w rozmiarze XS, w rozmiarze 32. Ja chciałam, żeby te spodnie były bardziej opięte niż takie właśnie zazwyczaj standardowe, dresowe, szerokie spodnie, bo wtedy bardzo ładnie one podkreślają naszą talię i też prezentują się z bluzą. Dlatego zwracajcie uwagę na rozmiary w sklepie Adidas. To, co mnie najbardziej interesowało, to żeby spodnie na dole miały ściągacze, ewentualnie też ich krój był taki, że one będą się zwężać. I w przypadku tego dresu właśnie tak jest. Tutaj dodatkowo mamy też suwaczek, więc te spodnie naprawdę fajnie się układają i też charakterystyczne kanty. Materiał, z którego są wykonane, to nie jest taka typowa bawełna, jak zazwyczaj w dresach marki Adidas, lub w dresie mam też taki granatowy, który kiedyś Wam pokazywałam, chyba to było w zeszłym roku właśnie w tym okresie wiosennym, i tam jest już taka typowa, grubsza, ciepła bawełna. Tutaj ten materiał jest zupełnie inny, on jest bardziej taki, bym powiedziała, zwiewny, więc fajnie ten dres będzie prezentował się nie tylko na wiosnę, ale również latem. Bluza bardzo podobnie. Na suwaczek ze stójką, tak jak widzicie, i rękawy również mają ściągacze. Do tego dwie kieszenie w bluzie i kieszenie w spodniach. Jak dla mnie super opcja. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła założyć ten dres, bo wygląda naprawdę fantastycznie, więc ja Wam polecam, rozejrzyjcie się właśnie w ofercie marki Adidas w tej najnowszej kolekcji, bo jest w czym wybierać. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja zazwyczaj właśnie w tym okresie wiosennym sprawdzam wszystko to, co mam w garderobie. Rzeczy, których nie noszę, które się zużyły lub których już więcej nie założę, zawsze wyciągam z mojej szafy, odstawiam na kubkę, natomiast też robię taką wymianę, jeśli chodzi o moje t-shirty. Ja w ogóle uwielbiam chodzić w t-shirtach, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Uważam, że można je komponować fantastycznie do jeansów, do shortów, do spódniczek, ale też bardziej klasycznie. No a jak t-shirty, to oczywiście białe, w moim ulubionym kolorze białe i szare to w ogóle mogą zajmować u mnie całą szafę, no ale niestety białe t-shirty mają to do siebie, że żółkną, to jest pierwsza sprawa, ten materiał troszeczkę inaczej wygląda, on już nie jest taki świeży, a do tego jeśli używacie dezodoranty, tak jak ja, które na przykład w składzie mają aluminium albo też konserwanty, to niestety zmienia się troszeczkę odcień naszego potu i tutaj tutaj w tym miejscu właśnie przy rękawkach, pod pachami, na tych białych t-shirtach widać takie żółte plamy. No niestety tak się dzieje, ja jestem tego świadoma. Mogłabym oczywiście zmienić dezodorant na bardziej naturalny, ale myślę, że to jest temat na inny film, także nie będę się dzisiaj na ten temat właśnie rozwodzić. Natomiast właśnie zmiany t-shirtów. I znalazłam jeden fajny t-shirt, który najbardziej chyba mi się podobał z całej kolekcji, która pojawiła się w Berszce. Tak, t-shirt bawełniany, zwykły, biały, prosty, ale z bardzo fajnym, charakterystycznym nadrukiem, który nie dość, że posiada znowu łososiowy kolor, to jeszcze taki odblaskowy zielony. A jeśli zauważyliście, to w najnowszych kolekcjach, które już pojawiły się oczywiście w sklepach, dominują kolory takie jak limonka, żółty, łososiowy, różowy, czerwień, ale też zieleń. Więc mówię, dobra, fajnie, ten t-shirt będzie fajnie komponował się ze spodniami dresowymi, które ostatnio Wam pokazywałam z Zary. One są czarne i mają takie właśnie lampasy żółto łososiowe, więc ten t-shirt będzie wyglądał naprawdę fantastycznie. Poza tym mogę go łączyć również z takim limonkowym sweterkiem, który kupiłam w zeszłym roku w Reserved. Uwielbiam ten sweterek, więc t-shirt, dżinsy albo t-shirt i te dresowe spodnie, plus do tego ten sweter, będzie to idealna kompozycja. Ja kupiłam t-shirt w rozmiarze S i zapłaciłam za niego 39,90 zł. Teraz czas na sklep Stradivarius i przyznaję się bez bicia, że bardzo rzadko wchodzę do tego sklepu, chociaż może powinnam to zmienić, bo właśnie jak ostatnio tam weszłam, to zauważyłam kilka ciekawych propozycji, bardzo fajnych sweterków właśnie na okres wiosna-lato, ponieważ były one z takich cienkich materiałów, ładnie dopasowane, albo też w takim kroju oversize, gdzie będzie można fajnie je zarzucić na jakąś bokserkę. No i znalazłam jeden sweterek, który prezentuje się tak. To jest kolor, ja bym powiedziała taki beżowy, ale bardziej wpadający w kawę z mlekiem w takim właśnie jasnym odcieniu. Jak widzicie paseczki i do tego charakterystyczny pasek w takim rudym kolorze, rudym, miedzianym kolorze. Sweterek w rozmiarze S i do tego to, co mi się spodobało, to właśnie te złote guziczki, tutaj takie wykończenia, rękawek 3/4. Ja za ten sweterek zapłaciłam 69,90 zł, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. Natomiast pomyślałam sobie o nim, że będę łączyć go nie tylko z dżinsami albo na przykład z czarnymi spodniami lub też białymi spodniami, które bardzo lubię nosić w okresie wiosennym, takie spodnie materiałowe, cienkie, bardzo przyjemne, ale też kupiłam jedną rzecz, którą zaraz zobaczycie. Myślę, że w takim odcieniu brązu, właśnie trochę rudego, też ten sweterek będzie się fajnie komponował. No i dodatkowo pod skórzaną kurtkę, którą też kocham nosić właśnie w okresie wiosennym. Także taki oto sweterek, bardzo przyjemny materiał, już go prałam, nosiłam i prałam, więc nic się absolutnie z nim nie dzieje, on się nie mechaci, bardzo dobrze się pierze w pralce, też z prasowaniem nie ma żadnego absolutnie problemu, także jeśli szukacie jakichś fajnych sweterków właśnie na wiosnę, to polecam Wam sprawdzić ofertę marki Stradivarius, bo myślę, że znajdziecie tam w dobrych cenach bardzo fajne propozycje. Skoro jesteśmy przy sweterkach, to też pokażę Wam kolejny sweter, tym razem kardigan, który ostatnio kupiłam, ale mogliście go już widzieć w moich daily vlogach. Jest to taki zwykły oto biały sweterek z Zary, który ma złote guziczki. Tu i przy rękawach. O, zobaczcie. Ja za ten sweterek zapłaciłam 89,90 zł i szukałam właśnie takiego, który będzie biały. Idealnie biały, bez żadnych dodatków, bez żadnych pasków, jakichś aplikacji i stwierdziłam, że właśnie ten będzie najlepszy. To jest taka dzianina, którą kiedyś Wam też pokazywałam chyba w ostatnim haulu. Taki krótki sweterek, sweterek z krótkim rękawem, czarny, z takimi kolorowymi paskami. To jest ten sam materiał, co golfy, co to taka standardowa, basicowa kolekcja, więc u mnie już sprawdzona. Wiem, że się dobrze nosi, wiem, że się dobrze pierze, nie zaciąga, wszystko absolutnie jest w jego przypadku w porządku. Ja mam tutaj rozmiar M, ponieważ chciałam nieco większy. Rozmiar S, który mierzyłam, był dosyć mocno opięty, a mi zależało na takim sweterku, który będę mogła założyć właśnie na jakiś t-shirt lub też na koszulę i będzie luźny. Nie kupiłam go z myślą o tym, że będę go tutaj zapinać. Właśnie, że będzie takim po prostu zwykłym kardiganem, który będę mogła zarzucić w momencie, kiedy będzie nieco chłodniej. No i tak jak widzicie, postawiłam na typowy biały kolor. Ostatnia rzecz z ubrań, którą Wam pokażę, to jest coś, czego jeszcze nie nosiłam i czekam, aż zrobi się nieco cieplej, bo jest to sweter. Znowu, jak widzicie, taki kolor brązowo-rudy i tym razem Reserved. Ale to, co mnie w tym swetrze urzekło, to po pierwsze, jest on naprawdę bardzo długi, a po drugie, ma tutaj na dole frędzle. Dodatkowo bardzo fajnie się układa i zobaczcie, jak on jest zrobiony w takie pasy. To nie jest typowy, gładki sweter, tylko właśnie bardzo ciekawie zrobiony. O! I też zdecydowanie jeszcze jest na niego za chłodno. Jak widzicie, cena 99,99 w rozmiarze S. Zwróćcie uwagę też właśnie na tą rozmiarówkę, bo rozmiar S jest naprawdę duży. Więc jeśli będziecie szukać tego swetra, gdzieś go będziecie chciały kupić, to polecam Wam brać jednak ten rozmiar mniejszy. Sweter nie ma żadnych kieszeni, nie ma też paska, którym możecie się zawinąć, więc jest to fajna opcja właśnie na takie ciepłe dni wiosenne, ewentualnie do wykorzystania na przykład latem na chłodniejsze wieczory. I też będzie fajnie komponował się właśnie zarzucony na jakiś t-shirt, na koszulę, na jakiś cienki sweterek, do jeansów, do sportowych butów, ale myślę, że fajnie też będzie wyglądał w kompozycji z shortami i na przykład jakimiś kowbojkami albo botkami. Zobaczymy, będziemy kombinować. Bardzo się cieszę, że udało mi się kupić właśnie ten sweter. Z tego co pamiętam, on był chyba w jeszcze jednym odcieniu, takim kremowym, ale nie jestem na 100% pewna. Sprawdźcie sobie na stronie. Mnie najbardziej urzekł właśnie ten. Zobaczcie, on się naprawdę przepięknie komponuje. Myślę, że brunetki będą zadowolone właśnie z tego koloru. Na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam dodatek, o którym wspominałam na początku, a będzie to nowa torba. Tak. I od czego by tutaj zacząć? Bo z tą torbą jest związana pewna historia. Otóż, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie potrzebowałam żadnej nowej torby, a najlepiej sprawdzają się u mnie torebki w takich małych rozmiarach. Natomiast już od jakiegoś czasu szukałam torby, która będzie spełniała najważniejsze funkcje podróżne, czyli będzie to torba w takim średnim rozmiarze, ale pakowna. Będzie to torba materiałowa, żadne skórzane i skórzanopodobne torby, skóropodobne i tak dalej odpadły ze względu na to, że ja w podróży przewożę ze sobą dużo rzeczy i taka torba robi się niestety ciężka, więc im lżejsza torba, im lżejszy materiał, z którego była wykonana, jest wykonana, tym dla mnie większy plus. Poza tym chciałam, żeby ta torba była zasuwana. Dlaczego? Ja wiem, że bardzo popularne są torby typu szoperki i tak dalej, bardzo popularnych marek, jeżdżenie z nimi jest chic, VIP i nie wiadomo co, ale słuchajcie, te torby są otwarte. To są torby, które zazwyczaj nie posiadają tego takiego wewnętrznego suwaka, a dla mnie to jest minus. Bo jeśli przebywacie w takich miejscach jak lotnisko, dworzec autobusowy czy gdzieś na peronie, to doskonale o tym wiecie, że otwarta torba to jest taka zachęta dla złodzieja, który może tam momentalnie włożyć sobie rękę i coś z niej wyciągnąć, a Wy nawet tego nie zauważycie. A ponieważ ja w torbie podróżnej przewożę nie tylko dokumenty i pieniądze, ale również sprzęty, którymi nagrywam, zależało mi na tym, żeby ta torba była właśnie zasuwana, czyli najważniejsze funkcje: lekka, z lekkiego materiału, pakowna i zasuwana. I przeszukując internet, powiem Wam, że wcale nie było łatwo znaleźć taką torbę, aż sobie przypomniałam, że przecież na stronie Pauliny można kupić takie torby. W ofercie są duże torby podróżne, jak również torby, które zaraz Wam pokażę, w 3 rozmiarach. Ja zamówiłam sobie rozmiar średni i jak możecie zauważyć, ekspresowo przyszła do mnie przesyłka w pięknym kartonie, który po otwarciu widzicie, że jest torebka zapakowana w folię, a dodatkowo znajdziecie tam zapach do samochodu, paragon przyczepiony do karteczki i wizytówkę. No i po zdjęciu folii wyciągamy torebkę zapakowaną w woreczek przeciwkurzowy. Jeszcze dodatkowo w kartonie znajdziecie taką papierową torebkę. No, widać, że marka dba o szczegóły. Woreczki przeciwkurzowe, świetna opcja. Jeśli macie mało miejsca w domu, możecie złożyć torebkę, schować w taki woreczek przeciwkurzowy, gdzieś ją sobie tam upchnąć w szafie, albo też właśnie przechowywać w woreczkach przeciwkurzowym torebki, żeby po prostu się Wam nie brudziły. No i co? Po otwarciu, po wyjęciu z woreczka mamy torbę, która prezentuje się właśnie tak. Jak widzicie, torba jest materiałowa, jest w takim kolorze standardowym, to jest, ja bym powiedziała, kolor beżowy i kaki. Dodatkowo mamy tutaj uchwyty wykonane z, myślę, ekologicznej skóry. W środku jest podszewka, nie ma żadnych jakichś specjalnych przegródek, ale najważniejsza kieszeń zasuwana tutaj, o, widzicie, na suwaczek, plus dwie małe kieszonki na telefon i na coś tam jeszcze. No i też, co jest ważne, torba jest oczywiście zasuwana, a do torby jest dołączony dodatkowy pasek. O, proszę bardzo. I teraz tak, ja za tę torbę zapłaciłam bardzo atrakcyjną cenę, ponieważ tak się akurat złożyło, że robiąc zakupy trafiłam na dzień darmowej dostawy, więc przyszła do mnie torba kurierem za darmo, a oprócz tego torba była w standardowej cenie chyba 220, nie wiem, czy tutaj będzie na paragonie, nie, 229 zł, 225, coś koło tego, a ja robiąc zakupy dostałam jeszcze dodatkowy bon i tak naprawdę zapłaciłam za torbę 202,50 zł, więc moim zdaniem deal świetny. O, już ją pakowałam, sprawdzałam, czy wszystko mi się tutaj w niej mieści. Torba jest leciutka, o, i przy okazji mam do Was też takie pytanie, czy chcielibyście zobaczyć taki film właśnie tutaj na moim kanale, jak pakuję torbę, co przewożę w takiej torbie podróżnej, jak to wszystko sobie układam w tej torbie, w czym przechowuję. Dajcie znać w komentarzach, bo jeśli macie ochotę, to ja Wam właśnie pokażę, jak wypełniam tę oto torebkę przed podróżą, co przewożę, jak przewożę i co ze sobą zabieram. No dobrze, kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul. Jestem ciekawa, czy coś Wam się spodobało z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokazałam, czy coś Was zainspirowało. Dajcie koniecznie znać. Postaram się wrzucić linki do wszystkich tych produktów, oczywiście jak zawsze w opisie do tego filmu, i tam też znajdziecie linki do produktów, którymi wykonałam swój makijaż, bo często o to pytacie, czy na przykład rzeczy, które mam na sobie, w których widzicie mnie na filmie. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za Waszą obecność i oczywiście zapraszam do kolejnych publikacji. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!